Cześć wszystkim, słuchajcie, dzisiaj dalsza część naszej podróży do Turcji. Jesteśmy w Łodzi, tak jak ostatnim razem. Będziemy dzisiaj jechać do Przemyśla i to już będzie coraz bliżej. No i później myślę, że na trzy razy, może dwa, zaatakujemy ten Stambuł. Także to co dzisiaj, jedziemy do Lidla. Co my sobie tutaj wzięliśmy? 20 ton pomarańczy. I z tym tematem ruszamy. Dobra, kamerkę sobie tylko ustawię. Jedyneczka i... Aha! A może by tak podpiął to? To by się pod Lidlem zdziwili, jakbym przyjechał do Przemyśla bez towaru, zadowolony. Do dzieła. Dobra. No jedyneczka i lecim z tematem. Po raz drugi. To się najwyżej wytnie. Dobra, jeszcze tylko jakaś muzyczka. Niestety ciągle ta sama, muszę sobie jakieś znaleźć tutaj wolne utwory, możecie podesłać takie, które można wykorzystać bez żadnej dodatkowej licencji. Na tych całych YouTubach. W porządku, znajdźmy inną trasę. Jak inną trasę, jak tędy jedziemy, no. Zawróć, jeśli to możliwe. Wiedziałem, żeby nie używać tej nawigacji Google. A dalej gramy na wersji 1.36, bo widziałem tam jeszcze promoców nie zrobili na tą 37, nie zmienili. Także jeszcze sobie na tej starszej wersji jeździmy. Bez możliwości otwarcia okna. Za to z zamkniętym oknem można wystawić głowę. Na nowe już się chyba tak nie da. Na rundzie zjedź pierwszym zjazdem. Sprawdzimy jak zrobią. Zjedź z ronda. Lecimy z tematem. Ja tu jeszcze za chwilę muszę się zatrzymać na sekundę. O, akurat będą światła, to się zatrzymam, bo... No, to się zatrzymałem. Zapomniałem zmienić ustawień mikrofonu, a zauważyłem, że on tam strasznie głośno w porównaniu do gry jest. Nie wiem, czy tutaj... Co prawda też, ale troszkę go przyciszę, bo tam dziwnie rwie. Dobra, to za chwileczkę. Ja sobie tu od razu to zrobię tak, bo wpada mi strasznie dużo na czerwono. A okej, dobra. Teraz powinno być lepiej. Może jeszcze kawałeczek i... I wracamy, krótka przerwa. Skręć w lewo. Nie wiem dlaczego wrzucił się luz. Ale niech tak będzie. Dzięki za lajki pod poprzednim filmem. No
dobra, najgorzej to przebić się przez miasto, a później to już polecimy. Cały czas prosto, dobra, to sobie zajmiemy prawy pas. Kurczę, cały czas miałem problemy z kierownicą. Okazało się, że wystarczy ją przełączyć na USB 2.0 i wszystko śmiga jak należy. A ja prawie dwa dni tutaj zmarnowałem na ustawienie jej, żeby ona działała jako tako. Także w internecie pełno poradników, ale nikt nie wspomniał o tym, żeby kurczę podłączyć kierownicę na 2.0. Jedź prosto, a następnie skręć w prawo. Jedź prosto i w prawo, dobre. Także dzisiaj po raz pierwszy ją przełączyłem na USB 2.0 i skonfigurowała się sama. Ustawiłem sobie tylko czułość i wszystko działa jak należy. Bez żadnego kombinowania, przełączania się. Jeszcze tylko, żeby się tempomat sam... Aha, bo ja pedał gazu dotykam. Okej. Okay. To może być jakiś tam problem. Okej, dobra, jak zminimalizuję okno, to mnie przerzuca na luz. Wszystko jasne. Jedź prosto. Dajcie znać może pod filmem, co wolicie, czy więcej Eurotrucka, czy więcej Fishing Planet i co byście ewentualnie chcieli w tym Fishing Planet, bo tam była prośba pod ostatnim filmem, ale tam dwa komentarze się tylko pojawiły. Powiem wam szczerze, że dopóki nie ma tego dodatku, nie bardzo tam wiem, co by ponagrywał. Na modzie mamy też do przyczepki, to chyba też jest z tego promocja, nazwy firm i tak dalej, także jest też spoko opcja, że sobie jedziemy z Lidlem dzisiaj. Jak już mówiłem, pomarańczki wieziemy na wzmocnienie koronawirusika.
zastrzyk witaminy C. Coś tu. Kable mi się czepiają. Ale tak to jest, jak się na szybko wszystko ustawia. To później dopiero w czasie gry wychodzą niedoróbki wszystkie. W ogóle miałem jeszcze jeden problem. Taką małą klawiaturkę sobie kupiłem na bezprzewodową i ona touchpada miała z boku. I przy podłączeniu myszki tak samo, kurde, mi pierdzieliła tutaj na tym komputerze wszystkie ustawienia. Wymieniłem ją na najprostszą, kurczę, za 19 zł z Media Expert i wszystko też hula zdecydowanie lepiej. Żadnych dziwnych błędów nie mam. Kurwa, jak się wdrapię pod tą górkę, to pojadę. Zapomniałem, że miałem sobie wymienić silnik w tej Scania. Niestety pod górki się strasznie wolno wspina. Tutaj mam 370 koni tylko w nim. Jest chyba jeden z tych podstawowych samochodzików, które można sobie wybrać. Na jakichś niższych levelach. Wczoraj się troszkę pobawiłem, zrobiłem sobie tą rameczkę na dole z nudu. nie chciało mi tutaj działać właśnie ta kierownica, więc zająłem się troszkę jakimiś takimi głupotami. Pierwsza rameczka, podkreślam, to jest moja pierwsza rameczka. To jest w ogóle chyba pierwsza rzecz, jaką zrobiłem na komputerze w jakimkolwiek programie. Także wygląda jak wygląda, ale będę pracował nad tym, żeby to coraz lepiej się prezentowało. Na razie jest jak jest. Dobra, dobra, już hamuję, spokojnie. Damy radę, o, widzę trawa na asfalcie, to już chyba wyjechaliśmy. Z cywilizacji. Z ciekawości chciałem zobaczyć, czy tutaj światła mi działają. Działają światła, dobra. Zajebiście. Gdzieś widziałem w necie gdzieś, że jakiś błąd jest, że samochód nie ma świateł na tym promocie, ale to chyba jakiś stary post musiał być. Dobra, lecimy. Lecimy, bo się pomarańcze zepsują, bo jak widać wszystko w moim tym działa. To nawet Iveco mnie łyka, także trzeba popracować nad tym samochodem troszeczkę.
Nie może być tak, żebym ja był najwolniejszy. Chociaż on na pusto leci, to ma trochę łatwiej. Trzymaj się lewej strony. Trzymaj się lewej strony, dobrze. Czyli będziemy gdzieś skręcać? A, bo my tu już Katowice. Teraz puściłbym tutaj dla pana Bartka utwór. Ale niestety mnie zaraz YouTube zablokują. No gdzie kurwa na czerwonym? Przecież się zatrzymałem przed. Ja pierdolę. Także sorry, ale nie będzie Katowice nocą. Zapraszam sobie na odpowiedni jakiś kanał YouTube i sobie możecie sami puścić na ten kawałek, co będę tu przejeżdżał. Gdzie tu sobie kabel puszczę od słuchawek, bo już mi wkurwia. Tak spada. Śpiewał też nie będę, bo to źle wychodzi. Aczkolwiek w robocie za kółkiem to disco polo ostro szło. Nocą szczególnie. Jak już człowiek przysypiał, to tylko to ratowało. Przed zaśnięciem. A i czas troszkę szybciej leciał. Zjedź w lewo. Jak w lewo? Co kurwa? O chuj. Panie kochany, teraz mi mówisz? Ale faktycznie mówił, że mam się trzymać lewej strony. Szukanie nowej trasy. Dobra, zaraz coś tutaj wymyślimy. Siaczki stoją. O, zdarza się najlepszym pomylić drogę. Ja mam nadzieję, że tu w ogóle gdzieś zawrócimy zaraz. Najwyżej pierdolniemy jakiegoś Janusza i zawrócimy na środku drogi, no trudno. No, zaraz z moim szczęściem to zaraz będzie mandat. Tu bym zawrócił tak po chuju. Chyba tak zrobimy, że tu po prostu zawrócimy sobie. Z drugiego pasa, pięknie. Teraz niech nas wpuści ktoś. Zablokowali całą trasę szybkiego ruchu. Dobra, udało się. I lecimy dalej do tego Przemyśla. Trzymaj się prawej strony. Jest, dobra, teraz już nie pomylę się, już pamiętam.
Pamiętam, że na światłach prawo. Zjedź w prawo. Rozwiązałem też w końcu problem kamerki na nowym kompie, bo już tutaj się zastanawiałem, co kupić, ale z tego co widziałem, to tam w internecie nie polecają tych kamerek poniżej 200. Najlepiej tam LG-ka jakiegoś, ale tu już patrzyłem, 400 zł kosztuje. To tak na razie sobie odpuściłem. Ale za to wykminiłem sposób, żeby ze starego telefonu zrobić kamerkę. I chyba to będzie działało. Na tym pierwszym filmie z Eurotracka widziałem, że ona tam się zacinała, ale to było chyba dlatego spowodowane, że przez Wi-Fi obraz sobie przesyłałem. I tutaj nagrywałem Eurotracka, a na laptopie wysyłałem wam tam taki krótki filmik z Fishing Planet, ale jakoś tak chyba to się blokowało i stąd te przycinki. Dzisiaj już leci po kablu USB, także do komputera chyba powinno być wszystko dużo lepiej. Panie, ile mi tu będziemy stać? Także chyba dzisiaj ta płynność jest... widzę, tu ruszam ręką, jest ok. Nie ma żadnych opóźnień. Także też dobrze, że dało się tak zrobić, także na razie kamerkę sobie mogę odpuścić, bo ta w zupełności wystarczy. Za to muszę popracować nad mikrofonem, no bo niestety ten patyczek gówno daje. No co, ja to tak długo stał? Co jest, kurwa? Sprawdzać tu papiery, no. A, sprawdzać papiery, ta autostrada przecież jest to. Człowiek przestaje po Europie jeździć, tylko po kraju, to zobaczcie co się dzieje. Na bramce na autostradę czekasz, mu dokumenty sprawnie. Po prostu nie chcieli mi rachunku dać stąd. 170 tu jest? Aha, dobra, tam pewnie było 50. Małopolskie, witam. No i okej. Coraz bliżej celu. Jakie tam z paliwem stoję jeszcze? Chłopanie. Można jeździć i jeździć, dobra. Te nasze polskie autostrady. Odwzorowali je dobrze. Zdążyłem się rozpędzić i już koniec. $56. Ostro. Jarek, kurde.
za taki kawałeczek drogi. Chociaż tu przynajmniej asfalt w miarę równy, bo ostatnio, znaczy ostatnio, już prawie rok temu na wakacje jechaliśmy do Chorwacji przez Węgry, to tam nie dość, że autostrada kosztowała mnie 130 zł, to była najgorsza autostrada, jaką jechałem, bo u nas na wioskach gdzieś, kurde, jest lepszy asfalt niż na tej autostradzie. Masakra po prostu. Także już jak wracaliśmy, to na Węgrzech sobie po prostu jechaliśmy ładną, równą, kurczę, drogą wzdłuż autostrady. Wyszło raptem 2 godziny dłużej. Prosto. Także 2 godziny dłużej. 120, kurczę, ponad złoty taniej. I w dużo lepszych warunkach niż po tej autostradzie. Także nie wiem, za co oni tam biorą te pieniądze, ale no, na pewno nie remontują za to drogi. Co dziwne, 3 lata temu też wyjechaliśmy i wydaje mi się, że motocyklem też jechaliśmy po tej samej autostradzie na Węgrzech i było zdecydowanie lepiej, ale nie jestem pewien. Tu pytanie do pana Bartka, jeżeli będzie oglądał ten kawałek filmu, którędy my tam jechaliśmy. Ale jestem prawie pewien, że również autostradą cisnęliśmy, żeby szybciej przeskoczyć po prostu. No, także tak. Nie polecam tej autostrady, chyba że zrobię jakiś remont. Bo to był jedyny kawałek, gdzie zamieniłem się z dziewczyną, żebym ja sobie kimnął troszeczkę, bo wyjechaliśmy rano. Na raz, żeby dojechać do Chorwacji. Co nie było jakimś problemem, z tym, że właśnie chciałem się ze 2 godzinki kimnąć na tej autostradzie, ale takie dziury, że po prostu się nie dało oka zmrużyć zupełnie. Trzymaj się lewej strony, a następnie jedź dalej prosto. Lewa strona, dobra, to od razu sobie zmieniam, póki jest wolne. O, właśnie. Zaraz znowu gdzieś pojadę, nie w tą stronę.
Widzę za nami jakiś tirolot leci. Nie zmieni pasa, ciśnie tym lewym. Dobry wariat, to chyba DHL ciśnie. Nie ma się co dziwić teraz. W tych czasach paczki to kurczę jedna za drugą leci. Aż bym zwolnił i go puścił, ale jakoś kurczę. On się później rozpłynął, akurat górka to tak na słuchnie pod górkę. Jest. Porządną brykę ma. Chyba nie tym mam długie. No ani też nie tym. Tym mam zwykłe światła. Zaraz znajdę, spokojnie. O, dobrze. Muszę się przyzwyczaić albo jakąś kartkę sobie napisać. Gdzie co mam, bo nie pamiętam. Fajnie, nawet wózek ma zrobiony tutaj. A następnie skręć w prawo. Fajnie, fajnie, że zadbali o ten szczegół, że. Skręć w prawo. No, tak właśnie myślę. Nie ma to jak dać 80, rozpędzić się i hamuj sobie. Bo już koniec 80, dobra to. Tempo macik znowu i turlamy się do celu. Przygotuj się do skrętu w prawo. Rzeszów, dobrze. Skręć w prawo. Dałoby się mieć tutaj, kurczę, tą skrzynię biegów, bo tak wygodnie byłoby rękę trzymać. Ewentualnie coś muszę wymyślić, żeby do tej rączki od fotela ją tutaj przyczepić. Jakiś kawałek uchwytu i też by było spoko. Tylko ten kabel by mi się tak dziwnie majtał. Jakoś tak z przyzwyczajenia z jazdy samochodem tą lewą ręką. Szczególnie właśnie w dostawczaku, jak coś się
woziło, to tak prawą ręką tu kawka, tu kanapka, tu coś tam. Radyjko, nie radyjko i zawsze tą lewą ręką i jakoś tak... Tutaj niby komputer gra, ale... Tak samo, wolę jechać lewą ręką, a z tą prawą nie mam co zrobić za bardzo. Takie dziwne przyzwyczajenie. I właśnie brakuje mi takiego miejsca, żeby sobie na skrzyni biegów ją trzymać, nie? Tak to zawsze się... Tutaj jest troszeczkę za daleko. A niestety nie mogę przesunąć sobie tu bardziej w lewo, bo mam jeszcze taką belkę poprzeczną tu pod biurkiem i brakuje, kurczę, ze 2 cm, żeby zamocować tak standardowo. Na kierownicę jest akurat, jakby skrzynia biegów była tak samo, to by było super, no ale niestety nie jest. Rozłożymy się troszkę w tym fotelu. Jakiś skansen po prawej stronie stoi. Przygotuj się do skrętu w lewo. No i jesteśmy, proszę was. Skręt w lewo, dobra. Skręć w lewo. Spoczko, spoczko, tak zrobimy. Ach, wyczekałem. Wymodliłem to zielone, żeby nie trzeba było ruszać od zera. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Dobrze, dobrze, skręcimy w prawo. Nic nie jedzie. Widziałem, że jest jakaś opcja z kamerką, taką do śledzenia. Można jakoś też w miarę po taniości zrobić. Ciekawe tylko jak to działa. Chyba z PS3i to się robi. Jakieś dziwne tam przeróbeczki widziałem na baterię, że czapkę się zakłada i można się rozglądać. Ciekawe jak to funkcjonowało. Do skrętu w lewo. Oszą jest przed nami. A my mieliśmy jechać chyba do Lidla, z tego co kojarzę. Jesteśmy na miejscu, cali i zdrowi. Cali i zdrowi? Gdzie ja mam to dostarczyć, proszę ja ciebie? Ej, moment. Tam nie było tej zielonej ikonki. Gdzie mam z tym jechać? Spróbujemy tutaj jakoś może. Dostawy są. No to się wpierdoliliśmy, proszę ja was. No dobra, czegoś takiego to jeszcze nie grali. Spróbujmy tu przejechać. Dobra.
Jezus, pierdolił się tirem, kurwa, pod parking na oszołoma. Tamtędy trzeba było na zewnątrz jechać normalnie, jak należy. Jak człowiek. Zaraz będzie awantura, że kostkę zniszczył. Kto za to zapłaci, to ja nie wiem. O, tak jest, dobra. Jestem. Dożem pojechał. Zyczka sobie gra. I tutaj chcecie, żebym zaparkował. No dobra. Troszkę trzeba ćwiczyć to parkowanie. Nie wiem, gdzie jest ten mój punkcik, gdzie ja mam zaparkować. A może tak wsteczny, panie Tomek? No prawie. Prawie byśmy to trafili. Zrobimy w takim razie to tak. Pod te skrzyneczki. Okej, dobra, do kabiny, bo tak to ja nic nie widzę. Dobra. Odbijamy. Troszeczkę to wyprostuję. Spierdolę im prawnik najwyżej. Więcej mi dostawy do Lidla nie dadzą. No i elegancko. No jak? No jak? Było dobrze. Przedobrzyłeś, panie Tom. Dajmy to troszeczkę do przodu. Tak jest, dobra. Gaś pan tę maszynę. Na luziku. Kolejna trasa za nami. Ale ekspo, żeś dowalił. Dobra, kontynuuj. Sprawdźmy, co tu jest dostępne w tym przemyślu. Rynek przesyłek, tak trzeba zaznaczyć. Czy jest coś, co by nas interesowało? Nie, coś w naszą stronę. Wiedeń to nie bardzo. Tutaj to może też nie. Szalin to nie. O, dobra, to będzie bardziej w naszym kierunku. I chyba to sobie pojedziemy. Koszalin to nie. Tak, tak, zdecydowanie to będzie to. To będzie moja kolejna trasa. Ustawię to sobie na GPS-ie i mi się widzimy już na miejscu, jak będzie podczepiony załadunek. Dzięki, trzymajcie się. Piąteczka, do następnego.